Karolina Gasiewicz. Druk nr 5, uchwała Rady Dzielnicy Wierzyń Stare Miasto. Paragraf 1. Wnosi się do Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa o przyspieszenie uzyskania lokalu mieszkalnego z tytułu objęcia wniosku. W nawiasie mamy znak sprawy, znak ML.02.BJ/71470-833/09. Ostateczną listą mieszkaniową na rok 2012 na pozycji 29. Wobec utraty tytułu prawnego wskutek upływu 3-letniego terminu wypowiedzenia umowy najmu. I paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zwracam uwagę, że uzasadnienie nie jest integralną częścią decyzji, tylko jakby uzasadnienie tego projektu. Wnioskodawczyni po śmierci kontubenta znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie jest w stanie opłacać podwyższonych opłat za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego. Z tego powodu jej zadłużenie wzrasta wobec obecnego właściciela. Tylko przyspieszenie przydziału lokalu pozwoli jej na uniknięcie spirali zadłużenia. W związku z powyższym Rada Dzielnicy Wierzyń Stare Miasto uważa za zasadne przyspieszenie procedury przydziału wnioskodawczyni lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Kraków. Dziękuję bardzo. Tyle z tego powodu. Dyskusja. Ja tylko jedną uwagę mam, to znaczy jest tylko jedna ścieżka na przyspieszenie lokalu socjalnego, lokalu do remontu. Więc innej to, ścieżki nie ma. Po pierwsze jest to na pewno uchwała intencyjna, ale po drugie przyspieszenie mówimy w warunkach tych samych, prawda? Zdarzyć się może sytuacja, to jest osoba w tej chwili samotna. Ale ona ma wyrok? Ona ma wyrok, ona jest na liście, myśmy ją oglądali w tamtym roku, ja chodziłam z komisją, ja byłam w tym mieszkaniu. Proszę, na pozycji 29, chodzi o to, żeby już jakby w momencie, gdy będzie to maleńkie mieszkanie, żeby ona je dostała, a nie na przykład osoba, która też ma takie same warunki. Osoby, żeby po prostu tą gradację zrobić, wcześniejszą. Uzasadnioną. Bo prawda, z tytułów prawnych do przyznania lokalu socjalnego jest trudno. Na przykład ktoś, kto na przykład z trudnych warunków mieszkaniowych też oczekuje. Nie rozumiem. Też, no, ja, żeby wybrać ja rozumiem, w tym momencie. Z tej możliwości oczywiście. Nic się nie przyspieszy, wiadomo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś bardzo chce zabrać głos? Nie, w takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Również. Dziękuję bardzo. 20 za, 20 za, 0.